Chodź, podsadzę cię. No widzisz? Dzięki. Za mną! Ups! W porządku? Tak. Co teraz? Cierpliwości. Tędy. Serio? Serio. Hop. Tylko ostrożnie. To na pewno bezpieczne? Nie. Chodźmy, tędy. Wiesz, że oddalam się od kryjów lasowych? Tak, idziemy trasą widokową. Teraz już wiem, skąd te spóźnienia. Nie, ja to zrobię. Kobra 1 do Kobry 5, odbiór. Słyszę cię, Kobra 1. Śmigaj do Singlotusa. Mamy gości, odbiór. Przyjąłem, Kobra 1. Dobra, robota. Dobra, gdzie teraz? W górę? Okay.
Chcę się tylko rozejrzeć, wyluzuj. Zdecydowanie zasłużyła na swoją reputację. Przepraszam. Od tej pory unikamy skrzynek. Okej, prawie wyszło. Przed tobą. Kurde. Tanie materiały biurowe na każdą okazję. Zawsze tyle gadasz podczas roboty? Tak. Jednego problemu mniej. Jest tuż nad nami. Widzisz, nie było tak źle. Nie było. To zajmie sekundkę. Można i tak. Chodźmy po dysk. Bardzo dziękuję. Bądź czujna, okej? Tak. Czuję się jak w sklepie z antykami. Asap się nie obijał. Ile to wszystko jest warte? Wystarczająco dużo, żeby sfinansować małą rebelię.
pięknych zwierząt. Kiepsko skończyły. Niestety. Nie wkurzacie to? Są to same indyjskie zabytki. To nie moja wojna. Unicestwienie i odnowienie. Sala i tygrys. Może zaszedł dalej niż sądziłam. Zauważy. Pożyczę to na chwilkę. Fraser. Chodź. Wygląda dobrze. Zamknięte. Nie na długo. Dupek. Co było na mapie? Gaty zachodnie, teren Hojsalów. Niech to. Nie przejmuj się, tyle i tak już wiedziałyśmy. Nadine Ross. Cóż za niespodzianka. A ostrożnie, bracia. Ta kocica drapie. Asaf. O, Kopelat. Wyglądasz tak samo jak kiedyś. Jak miło. Nie szukasz pracy? Ponoć Shoreline ma nowego szefa. Przejściowe problemy. Dam sobie radę. No, nie wątpię. Szkoda. Przydałby nam się ktoś taki jak ty, wiesz? Co tu robisz? Przecież to nie jest twoja specjalność. Przepiękna kolekcja, naprawdę. Chloe Fraser. Miłośniczka antyków. Złodziejka. Pracujesz dla złodziejki. Szefie, mamy problem. Co? Ktoś załatwił cały oddział. Odbiór. Zaraz będę. Nasz dysk.
O, fakt, zapomniałam. Wcześniej błędnie uznałam cię za takiego tam średniaka. O. Ale udało ci się odnaleźć Imperium Hojsalów. Całkiem nieźle. Ich największy skarb, Kiełganesi, to nie lada gratka. Co ty robisz? Trzy najazdy Persów, trzy wielkie wojny, mijają stulecia, a nikt go nie znalazł. Bez obaw. Nie łudź się. Twoją jedyną szansą na odkrycie jego lokalizacji jest skorzystanie z pomocy kogoś, kto pozna sekret artefaktu. Kogoś, kto wie o Hojsalach praktycznie wszystko. Właśnie. Specjalisty od ich kultury i dziejów. Mam dobre stawki. Albo pasożyta, który chce żerować na nas, po to, żeby się obłowić. Czyli nie? Tak czułam. Masz tupet. I dobrze. Ale nie potrzeba mi więcej ekspertów. Zabić, ciała wrzucić do rzeki. Obejdzie się. Właśnie wychodzimy. Odstawiłaś. Grunt, że się udało. Chciałaś mnie wystawić, tak? Przecież improwizowałam. I ty się masz za zawodowca? O co ci teraz chodzi? Przez ciebie Asaf nas złapał. Nie zasługujesz na swoje 50%. Wiedziałam. Chciałaś mnie wystawić. Oszustka pozostanie oszustką. Wydaje ci się, że mnie znasz. Uważaj. Takie cwaniary długo nie żyją. Rzekę masz tam. Tak? Oby twój kontakt tam był. Szlak! Już, pora się zbijać! Jestem za tobą! To trochę niebezpieczne! Nie zatrzymuj się! O, na lizoń spotkał! Spokojnie, spokojnie! Let's go.
Jak wyglądamy? Planowo. Dotrzemy za jakąś godzinę. Świetnie. Kielganesi. Nic dziwnego, że złupili Hojsarów. Niezłe cacko. Masz coś? Spokojnie. Wiesz, jakoś nie mogę się uspokoić. A co, ekspert Asawa wciąż ci siedzi w głowie? Bez obaw. Asaf albo jest już w górach, albo siedzi nam na ogonie. A do tego jeszcze ma broń, transport, małą armię. Jak już mówiłam. Bez obaw. To chyba jakiś klucz. Może. Zobaczmy. No dobrze. Trójząb to broń Ganesi. Łuk należał do Parasiuramy. No a topór był darem od Siwy. Wielka bitwa. Co? Ta, w której Ganesia stracił kieł. Dam głowę, że jak znajdziemy te symbole, znajdziemy kieł. Nieźle, Fraser. No, wiesz. To zasługa mojego taty. Lubił hinduskie mity. Zaraził cię. Pewnie jest dumny. Jasno się robi. Idę się szykować. Dobra robota. Taki kawał drogi, żeby coś udowodnić. Po prostu wolę się upewnić, dobra? Wiesz, całkiem to ładnie. I patrz. To ci dopiero. Wybacz, że w ciebie zwątpiłam, Chloe. To hojsalskie? No jak. To nie jest nowy budynek. Jesteśmy na dobrej drodze. No co? Coś tu nie gra. Wciąż to powtarzasz? Nie. Za nami ze 100 kilometrów, a po Asawie ani ślad. Gdzie twój optymizm? Może go wyprzedziłyśmy? Nie sądzę. Zajmę się Kłem. Asaf jest twój. Ma się rozumieć. Spotkamy się przy aucie. Ja? A, dokładnie na swoim miejscu. Przepiękny krajobraz.